Jesień to okres wędrówek ptaków. Jest to też najlepszy okres na obserwowanie ptaków na stawach milickich. Stawy milickie w tym czasie są przygotowywane do odłowów. Powoli woda jest spuszczana, odsłaniają się łażki, błota. To są doskonałe miejsca do żerowania dla wielu gatunków ptaków i do odpoczynku. To są te właśnie najbardziej spektakularne widowiska, kiedy wielotysięczne stada gęsi czy żurawi powoli wieczorem zlatują się na staw na odpoczynek. Żurawie mają tutaj na stawach takie stałe miejsca. Są stawy, które co roku wybierają na takie miejsca z lotów. No ma na to wpływ m.in. dostępność pokarmów w pobliżu. One bardzo chętnie żerują na ścierniskach po kukurydzy albo na polach świeżo obsianych zbożami ozimymi. Żurawie można spotkać na stawach milickich właściwie przez cały rok. Nawet przy bardzo ostrej zimie pojedyncze stadka próbują tutaj zimować. Ale ta większość, ta masa, te kilkanaście tysięcy ptaków, to jednak wędruje dalej, na zachód i na południe. To jest gatunek, który zimuje w Europie, najbliżej jak się da. Jeśli u nas jest taka zima, jak bywają ostatnio, bez śniegu, bez mrozu, to po kilkaset ptaków można regularnie spotkać przez całą zimę. Jesienią na stawach milickich można też obserwować duże stada bielików. No, bardzo rzadki gatunek. W tym czasie dla bielika to tutaj jest po prostu cały czas otwarta stołówka. Stawy są płytkie, bardzo łatwo dostępne ryby, bardzo dużo martwych ryb i tym głównie żywią się o tej porze bieliki. One bez żadnego wysiłku podnoszą z błota martwe ryby. Ale jeśli tych ryb zaczyna brakować, no to wtedy przerzucają się na ptaki. Bardzo często polują na gęsi. Do takiego polowania bielik musi się wznieść wyżej, żeby mieć tą siłę, móc uderzyć. Także bardzo często się obserwuje stada gęsi siedzące razem z bielikami na jednej łażce i nie przeszkadzają sobie. Natomiast jeżeli bielik nadlatuje, to już jest dla gęsi powód do niepokoju i najczęściej przylot bielika powoduje wzniesienie się całego stada do góry. O tej porze roku z całej środkowej części Europy zlatują się do nas czaple białe. Jeszcze kilkanaście lat temu czapla biała była tutaj dużą rzadkością, bardzo trudno ją było zaobserwować. Teraz można zobaczyć stada od kilkunastu do kilkuset osobników. Część usiłuje zimować, ale są to jakieś takie pojedyncze osobniki. W miarę upływu czasu i spadku temperatury czaple polecą na południe. Wybierając się wieczorami obserwować zloty ptaków, wiele osób z zaskoczeniem słyszy porykiwania jeleni. Dla wielu osób jest to bardzo dziwne, że te jelenie mają rykowisko w trzcinach. W pobliżu szlaków można obserwować wędrujące łanie, a zdarzają się właśnie o zmierzchu, że obserwując lotowisko żurawi, widzi się byki wychodzące na błoto i ryczące. W takich właśnie trzcinach jeleń znajduje schronienie po wejściu do trzciny. Można powiedzieć, po kilku metrach staje się niewidzialny. Jelenie najczęściej poruszają się takimi wydeptanymi tunelami, które na stawie sięgają nawet kilkuset metrów. Przed spłoszonym jeleniem trzeba uważać, trzeba zejść na bok. Samo rykowisko jest to czas, kiedy chmary damskie i chmary męskie zaczynają się łączyć, czyli
byk najmocniejszy z całego stada męskiego odgania tych młodych kibiców. Tak się nazywają te byki troszeczkę młodsze i lub słabsze. Odgania je od całej chmary łań. Stara się zostać królem tej całej chmary po to, żeby wyłącznie jego geny zostały przekazane do młodego pokolenia. Czy mu się to uda, zależy od tego, na jakiego rywala trafi. Jeżeli trafi na rywala mocniejszego od siebie, no to czasami bywa tak, że ten byk stadny zostanie przegoniony. Wówczas ten byk, który wygra walkę, zostaje królem danej chmary i dzierży przy sobie wszystkie łanie. Udało nam się podejść dwa walczące byki na bardzo bliską odległość. Są to byki w podobnym wieku, o podobnej sile. Bardzo zawzięcie walczą już od kilku minut. Zobaczymy, który z byków okaże się dzisiaj zwycięzcą. Jeleń jest bardzo cichym i spostrzegawczym zwierzęciem. Nie tak łatwo go podejść, jednak byki w czasie rykowiska tracą nieco swoją czujność, ponieważ są zajęte łaniami, walką z innym bykiem. Podczas rogowania można byki podejść na kilkanaście metrów. Te byki są zbyt zajęte walką, żeby patrzeć, co się dzieje wokół. Trzeba także uważać na łanię, która stoi z boku, przygląda się walce. Łania daje hasło do odwrotu i byk po takim szczeknięciu łani, beknięciu, także podąża za łanią w trzcinowisko i tracimy go z oczu. Podczas rykowiska byk stadny, który dzierży sobie dużą ilość łań, on w ogóle nie żeruje. Nie ma chwili spokoju i wówczas po całym rykowisku jego waga spada nawet do 100 kg, jeżeli na początku ważył 150-160 kg. I ryczą wszystkie byki. I te mocne, i te słabe. Ten najmocniejszy byk potrafi przestraszyć swoim rykiem innych rywali. Z kolei następnym ryczeniem potrafi zachęcić, żeby te łanie do niego przyszły. Potrafi wyznać miłość. My staramy się tutaj też próbować naśladować te jelenie, które tak ryczą. Myślę, że nam się to udaje. Potrafimy tego byka wywabić z trzciny, zdenerwować go po to, żeby wyszedł nam na otwartą przestrzeń, żebyśmy można było go zobaczyć. Próbujemy udawać odgłosy rywala na takich oto tubach, różnych podobnych. Nie można ryczeć za grubo, za mocno, żeby przeciwnik się nie wystraszył, ale też nie może to być za słabe ryczenie, bo po prostu ten byk pomyśli, że jest taki słaby chłyst i nie podejmie podejścia do tego rywala.
po prostu zostanie w swojej ostoi i nam nie podejdzie. Nie do końca. Dlaczego jelenie lubią przebywać na stawach, w trzcinowiskach? Jest to spowodowane tym, że las jest coraz bardziej otwarty dla ludzi. Czy to jest sport, czy to jest spacer, czyli poszukiwanie runa leśnego, jagód, grzybów. Wówczas ta zwierzyna poszukuje takiej ostoi naturalnej, gdzie mogłaby w ostoi dziennej spokojnie sobie przebywać i odpoczywać. I są to właśnie stawy milickie. Trzcinowiska, w których jest ciężko ludności dojść, bo jest woda, jest błoto i te jelenie znają szlaki, którędy mogą przejść, czyli tam, gdzie jest najpłycej, gdzie jest twarde podłoże, przechodzą na tą ostoję dzienną, zalegają, odpoczywają, z kolei wieczorami wychodzą na pola, na las, gdzie wówczas jest spokój, no i żerują. Widać, że te jelenie mają tutaj swobodę ruchu. Bardzo, bardzo łatwo się mogą poruszać swoimi tunelami. Takie miejsce jest bardzo odpowiednie dla rykowiska.